Tu rozegranie meczu otwarcia Mistrzostw Świata na Stadionie Narodowym to świetny pomysł. No bo gdzie? Jakie bardziej ekskluzywne miejsce można sobie w Polsce wyobrazić? Po coś ten stadion powstał? Nie gra tam żadna drużyna piłkarska, to niech zagrają siatkarze. Ja mam tylko jedną obawę. Jeśli znowu zapomnimy zasunąć dach, to nam ta piłka siatkowa przerodzi się w piłkę wodną. Do tej pory chyba nie wiemy, kto za to zasuwanie dachu odpowiada, więc warto by się było dowiedzieć. To taka uwaga dla organizatorów. Jak już się dowiedzą, kto odpowiada, no to w porę, żeby go zasunąć, to wtedy naprawdę może być wielkie święto siatkówki, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, no bo jest to ewenement, jest to ładny stadion i na pewno i siatkarze, i kibice, i wszyscy, którzy będą oglądać ten spektakl w telewizji na całym świecie, będą się cieszyć, bo może to wyglądać naprawdę, naprawdę fajnie. Polska jest faworytem, tak mówią o nas Rosjanie. My z kolei, nasi zawodnicy mówią, że my nie jesteśmy faworytami. No taka polska mentalność, bo nasi sportowcy jak gdzieś jadą na jakieś zawody, to mówią, że a medal będzie niespodzianką. Ja uważam, że tutaj medal polskich siatkarzy nie będzie niespodzianką, tylko powinien być powinnością. Gramy u siebie, mamy dobrą drużynę i nie wyobrażam sobie, żeby Polacy nie osiągnęli przynajmniej miejsca w pierwszej trójce. Oczywiście tych kandydatów jest wielu, ale gospodarzom pomagają ściany, musimy to wykorzystać. Problem Bartosza Kurka tak naprawdę jest niezbadany, bo wiedzą o tym, wie o tym jakieś wąskie grono osób, dlaczego tak się stało, że Bartosz Kurek został odsunięty. Patrząc czysto sportowo, jeśli rzeczywiście nie był w dobrej formie, jeśli rzeczywiście czterech siatkarzy prezentuje lepszą formę niż on, no to super, że trener go odstawił, no bo nazwiska nie grają. To, że ktoś się nazywa Kurek, nie uprawia go do tego, żeby grać. Z drugiej strony, jeśli problem jest głębszy i nie dotyczy tylko umiejętności stricte sportowych, to trener powinien wziąć odpowiedzialność za swoją decyzję. Mnie wkurza to, że już w polskiej prasie odzywają się głosy, fatalne skutki wyrzucenia Kurka. No poczekajmy może na ocenę tych mistrzostw, poczekajmy na to, co się stanie, co osiągnie reprezentacja Polski i rozliczajmy trenera i cały sztab szkoleniowy po, a nie przed, bo trochę to przypomina wydanie wyroku bez procesu. Niech tym procesem będą mistrzostwa i dopiero po nim zobaczymy, przesłuchamy świadków, tak? Zobaczymy, jak zagra reprezentacja Polski i wtedy wydamy wyrok. To, że Polacy powalczą o medale, tego jestem prawie pewien, natomiast jest 6-7 zespołów, które będą się liczyć w tej stawce. Nie odkryję Ameryki, jeśli powiem, że właśnie Stany Zjednoczone, Brazylia, Serbia, Włosi, Rosjanie, Bułgarzy. Nie wiem, czy jest jakiś czarny koń, który gdzieś tam wyskoczy. Wydaje mi się, że poza tymi reprezentacjami nie będzie jakichś wielkich niespodzianek, a z tego grona 6, 7, może maksymalnie 8 drużyn może wygrać każdy, bo te kadry innych zespołów też są osłabione. U nas nie ma Kurka, w innych reprezentacjach także nie ma czołowych zawodników, czy to z powodu kontuzji, czy to z powodu słabszej dyspozycji. Dlatego tutaj myślę, że ten turniej może być lekko nieprzewidywalny, ale nie na tyle, żeby ktoś spoza tej szóstki, siódemki mógł zdobyć złoty medal. Mistrzostwa w pay-per-view dla mnie są ok. Dla mnie są ok, dlatego że robi to prywatna stacja. To jest ich prywatny folwark, prywatna firma. Jeśli ona zdecydowała, że za 75 zł, czy nawet za 100 zł, a nawet gdyby chcieli za 500 zł, będą odbiorcy i oni to kupią, no to super, niech oni to sobie robią. Co z tego, że to jest reprezentacja Polski? Jeśli to jest reprezentacja Polski, to niech to pokaże Telewizja Polska. Jeśli nie pokazuje tego Telewizja Polska, za którą płacimy abonament, ja na szczęście nie, ale być może ktoś w tym kraju jeszcze płaci, to on powinien wymagać od Telewizji Polskiej, żeby móc oglądać reprezentację Polski w otwartym kanale. Jeśli prawa kupiła prywatna telewizja, no to są prywatne pieniądze i może sobie robić z tym absolutnie wszystko. Więc chwała za to, że chyba mecz otwarcia mamy za darmo. Natomiast to, że później trzeba zapłacić około 100 zł, okej, nie ma problemu. Jeśli Polsat by sobie wyliczył, że trzeba dać 1000 zł, a zrobił wcześniej badanie rynku i okaże się, że ktoś za to zapłaci. Okej, no takie są prawa rynku.